Słuchajcie, moim gościem jest Michał Korba. Michał zajmuje się marketingowym narzędziem. Tak. Sam opowie, o co chodzi. Tak, nazywam się Michał Korba. Pracuję w takim narzędziu do marketing automation, które kiedyś nazywało się User Engage, obecnie nazywa się user.com. I czym jest user.com? Czym jest marketing automation? Czym jest marketing automation? Marketing automation to zasadniczo składa się z dwóch wyrazów. Jest marketing i automation. Czym jest marketing? Nie? To jest trudne pytanie. Dobrze, zamiast wiemy Jacka Kudarwińskiego, później niech wytłumaczy. Tak, rynkologia po polsku. Tak? Automation to automatyzacja. Także automatyzacja rynkologii byśmy to przetłumaczyli. Natomiast zasadniczo chodzi o to, żeby dotrzeć do odpowiednich osób w odpowiednim momencie, z odpowiednim komunikatem, w automatyczny sposób. Okay. Chodzi o mówimy to, o komunikacie marketingowym. Mówimy o komunikacie marketingowym. I jeżeli dokonałeś zakupu, no to nie chcesz dostawać new maili, że może byś kupił to samo, nie? No Jezu, znam to, no. Znasz to. To jest źle wdrożony marketing automation. Natomiast jeżeli rozważasz ten zakup, to fajnie by było, żeby czy w mailu, czy na pop-upie, czy w rekomendacji produktowej, ten produkt ci jakoś delikatnie popchnąć. I systemy marketing automation, w zależności od jakich biznesach mówimy, my specjalizujemy się w biznesach online'owych, czyli jesteśmy dla sklepów internetowych, jesteśmy dla aplikacji typu SaaS, czyli miejsc, gdzie się ludzie logują, ale szeroko dla biznesów, dla których w procesie sprzedażowym strona internetowa jest istotna. I na przykład jak klient założy konto u ciebie w aplikacji, no to musisz mu go wyedukować, musisz go zonboardingować, to się tak ładnie nazywa, czyli wysłać mu, co on musi zrobić po kolei. I jak powiesz mu od razu 10, zrób 10 rzeczy, to nie zrobi żadnej, także najpierw mówisz zrób A, później za następnego dnia zrób B, trzeciego dnia zrób C, czwartego dnia zrób D, a jak czegoś nie zrobiłeś, to ty pamiętaj, że nie zrobiłeś B. Nie? Okay, to jest pierwszy błąd, który możemy popełnić, czyli nie kazać mu od razu na początku zrobi dużo rzeczy na raz. Tak, to z błędami w tym marketing automation można zrobić bardzo, bardzo wiele, ale jeszcze tłumacząc, czym jest marketing automation, w sklepach internetowych to jest często ratowanie koszyków, czyli doszedłeś do pewnego etapu transakcji, nie sfinalizowałeś i za 3 godziny dostajesz maila, hej, coś tam, produkty czekają w koszyku. To jest taki klasyczny przykład marketing automation. Ale dla sklepów internetowych widzimy, że klient kupował szampon co 3 miesiące, teraz nie kupił szamponu od 4 miesięcy i wysyłamy mu maila, cześć Jarku, coś dawno nas nie odwiedziłeś, tak tęsknimy za tobą i w ogóle. Może zmieniłem fryzurę na bardziej twoją. Tak, tak, poszedłeś w tą stronę. Także w zależności od biznesu, te automatyzacje są trochę inne, te kanały, którymi docieramy do klienta są trochę inne, bo czasem to jest e-mail, ale czasem to jest live chat, czasem to są chatboty, czasem to są powiadomienia web push, czasem to są pop-upy, zmieniany content na stronie. Jest tych kanałów całkiem sporo. Dobra, to przejdźmy teraz do tego, co nas tutaj w kontekście rozmowy interesuje. Jakie błędy można popełnić, jakich unikać? Błędów można popełnić bardzo dużo. Takie najczęstsze? Kazać systemowi wysyłać coś w pętli. Czyli to jest system. Ty sobie układasz kostkami, co kiedy ma się zadziać. I jak na przykład ustawiasz, jeżeli automatyzacja może się uruchamiać once, czyli raz dla każdego użytkownika, each time condition is met, czyli za każdym razem, kiedy warunek jest spełniony i tam once per day czy coś takiego. I jeżeli tworzymy automatyzację, która na przykład ma wysyłać wiadomość na czacie, że ktoś odwiedzi stronę, która zawiera w URL-u oferta, i taką automatyzację powinniśmy uruchomić raz dziennie, bo jeżeli uruchomimy each time condition is met, to on przy każdej odwiedzinach strony dostanie, cześć Jarku, widzę, że przeglądasz naszą ofertę, czy masz jakieś pytania, nie? Ty nie zareagujesz, przejdziesz na inną podstronę, też dotyczącą oferty, cześć Jarku, widzę, że przeglądasz naszą ofertę, czy nie potrzebujesz pomocy? I to jest taka pętla, to jest
klasyczny błąd, nie, w marketing automation. No, wysyłanie czasu przy źle skonfigurowanych rzeczach, wysyłanie rekomendacji produktowych, których do ludzi, którzy już kupili, to jest bardzo częsty błąd. Natomiast nawet przy doborze narzędzia można popełnić różnego rodzaju błędy, bo marketerzy to są tacy gadżeciarze. Lubią błyskotki. Okay. To wiesz, ja to chcę AI, ja to chcę machine learning i w ogóle tu ma się mrygać. A czasem najprostsze rozwiązania, właśnie jak, nie wiem, wyświetlenie pop-upa czy wyświetlenie wiadomości na czacie, gdzie nie ma jakichś skomplikowanych rzeczy, działają. Nie potrzeba tam, wiesz, sztucznej inteligencji, żeby dobrze zaprojektować komunikację do użytkowników. Czyli nie trzeba, przekładając na biznesowo, milionów monet, żeby sobie zrobić dobrą komunikację z klientem, tak, automatycznie. Tak, dokładnie, dokładnie. Trzeba przemyśleć pewne rzeczy. Drugim takim porażką, błędem, którą ludzie popełniają, to jest, że nie wiedzą, co chcą zrobić. Okay. W rozumieniu, ja chcę marketing automation, a ja mówię, okej, okay, ale czy ty chcesz generować leady, czy chcesz te leady podgrzewać, czy chcesz zautomatyzować pewne elementy obsługi klienta, czy może, wiesz, jakoś aktywować uśpionych albo martwych klientów, czyli leady, które kiedyś sprzedałeś. Ja chcę wszystko. Okay. Ale co dokładnie, to nie wiem. A to jest, to znaczy, że nie wiem, trzeba się na coś zdecydować, teraz tego trzymać, czy to jest tak, że na początku nie. coś, a potem coś? Wiesz co, tak jakby innym problemem, że nie wiemy, co chcą, jest to, że chcemy wszystko. Takie I want it all i teraz. I want it all and I want it now. Jak mawiał świętej pamięci Freddie Mercury. Nie da się zjeść całego słonia naraz. Trzeba go podzielić na części i po prostu zjeść kawałek po kawałeczku, kawałek po kawałeczku. I taka świadomość przy doborze rozwiązania, że nie zrobimy wszystkiego od razu. To będzie proces, który będziemy wracać. To jest bardzo częsty błąd, że ludzie, to też jest wina handlowców, notabene jutro mam prelekcję o tym, że ludzie sprzedają marketing automation jako taki magiczny przycisk, taki wiesz, naciśniesz, Zaraz zmienił się noga. I działa. A to de facto jest proces, czyli zaczęliśmy od tego, czym jest marketing. Nie? No, kiedyś Peter Drucker, ojciec zarządzania, powiedział, że każda organizacja ma zasadniczo dwie funkcje. Innowacje i marketing. I teraz marketing to nie jest tylko taki, wiecie, komunikacja reklamowa, ale sprzedaż to de facto marketing, zwłaszcza w branży internetowej. Granica jest bardzo, bardzo cienka. Wsparcie klienta to jest marketing. Opieka na nim, te działania z zakresu success, to de facto też jest marketing. Automation. Te wszystkie procesy można automatyzować. No dobrze. Co byś poradził osobie, która zaczyna przygodę z biznesem, chce sprzedawać coś w internecie, słyszała o haśle, że marketing automation może jej pomóc. Gdzieś tam z tyłu głowy krąży jej taka wizja, że zrzuci to ze mnie dużo roboty, nie będę musiał się tym zajmować. Co byś mógł poradzić takiej osobie, od czego powinna zacząć? Najpierw ułożyć procesy i zrobić je ręcznie, a dopiero później je automatyzować. Bo w momencie, kiedy próbujesz automatyzować procesów, których nie masz, to robisz proces, a ty chcesz go już zautomatyzować. Także pewne rzeczy lepiej sobie ułożyć bez automatyzacji, a dopiero później... Zobacz, teraz widzę u paru osób pod kołwę, bo myśleli, że jak wdrożą, to sobie przy okazji procesy zrobią. No tak, tak by było fajnie. Tak się da, to znaczy to nie znaczy, że nie jest niemożliwe, ale jest bardzo, bardzo trudne, bo... oczywiście niektóre procesy będą inne, tak? No, przecież nie będziesz klikał, jak użytkownik jest na stronie i pokazywał mu pop-upu, nie? Ale takie maile, follow-upy sprzedażowe, jak nie wysyłasz follow-upów sprzedażowych i nie wiesz, jakie to są rzeczy i od razu chcesz robić automatyzację, nie wiesz, co będzie działać, to najpierw na drobnej bazie zrób to ręcznie i dopiero dopracuj, uzyskaj feedback, a dopiero później to automatyzuj. Super, dzięki bardzo. Słuchajcie, tak podsumowując, kolejny raz usłyszeliśmy dzisiaj, żeby coś dobrze zrobić, trzeba próbować,
Próbować, testować. I rozmawiać z ludźmi, żeby się dowiedzieć, czego oni tak naprawdę potrzebują i w jaki sposób tą... I powiedzieć im, w jaki sposób tą potrzebę zaspokoić. No można też komuś zapłacić, żeby to zrobił za ciebie, nie? Okay. Na przykład mi. Ale spoko. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki.